Odpala. OK, super. Jesteśmy już na żywo, tak mi pokazuje. Jeszcze się upewnię, czy jakby widać nas na żywo. Mam prośbę, Kamila, czy nas na pewno widać? Halo, halo. Nie mam jeszcze jakby informacji zwrotnej. Poczekaj. OK, 7 osób nas widzi, już jakby to powiedzieć. Dobra, jesteśmy, widać nas, także dzień dobry Państwu, witamy na kolejnej Żuławskiej Kafejce Historycznej. Ja nazywam się Łukasz Kępski i z imienia Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego w tym roku mam okazję prowadzić nasze spotkania, które tak roboczo w czasach pandemii nazwaliśmy Porozmawiajmy o Historii. Jak do tej pory odbyły się 2 spotkania z doktorem Piotrem Prankę, rozmawialiśmy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rozmawialiśmy o wikingach, z dr Aleksandrą Kleśtą Nawrocką rozmawialiśmy o kuchni staropolskiej. Dzisiaj mój trzeci gość z Torunia, pewnie to nie jest jakiś tam przypadek, że to jest Toruń jako ośrodek naukowy, dr Cezary Kardasz, pracownik Towarzystwa Naukowego w Toruniu, stypendysta Instytutu Herdera, Fundacji Polskiego Dziedzictwa Kulturowego, DADU, Fundacji Lanckorońskich, przede wszystkim specjalizujący się w historii późnego średniowiecza, XVI średniowiecza, w tych jakby miast i gospodarki bałtyckich. No i temat dlatego też z tym związany, dzieje handlu bałtyckiego w późnym średniowiecze. Tylko powiem, że Czarek jest również jakby autorem niezwykle istotnej książki. Jeżeli popatrzymy na historię regionu w średniowieczu, rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu, Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń i Revel. Również współpracował przy projektach atlasu historycznego miast polskich, czy też jakby analizował i kierował projektem dotyczącym wymiany handlowej w Gdańsku w XV-XVI wieku. Czy coś pominąłem, Cezary? Wszystko się zgadza. Myślę, że tyle wystarczy, żeby nie zanudzić słuchaczy. Cieszę się. Słuchaj, ja w ogóle zacznę zupełnie inaczej, bo ty jesteś jakby przedstawicielem placówki, jesteś pracownikiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i chciałbym jakbyś, żebyś pokrótce też przybliżył naszym gościom, czym jest TTNT. Jasne, ja oczywiście też jestem związany, jestem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie od 2012 roku pracuję w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Czym jest towarzystwo? No, Towarzystwo Naukowe jest stowarzyszeniem, najstarszym stowarzyszeniem działającym w Toruniu. Powstało w 1875 roku, a więc zbliżamy się do półtora wiecza działalności. Było to pierwsze polskie stowarzyszenie, pierwsze polskie towarzystwo w zaborze, pierwsze polskie stowarzyszenie i towarzystwo naukowe na Pomorzu, drugie w zaborze pruskim po Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. I powstało no, w czasach trudnych dla Polaków w zaborze pruskim, czyli takiej nasilającej się germanizacji, jako pewna przeciwwaga dla niemieckich towarzystw naukowych, które wówczas już działały w Toruniu. Miało wśród zadań, celów towarzystwa pierwsi założyciele postawili sobie kultywowanie polskości Torunia i Pomorza. To były te cele w wieku XIX, później zostały one no, z natury rzeczy rozszerzone i obecnie nadal prowadzimy badania naukowe, publikujemy wyniki badań naukowych. Ale staramy się też poza podkreślaniem polskości ziem Pomorza także wskazywać na ważną rolę kultury niemieckiej na tym obszarze. Super, dziękuję. Posłuchaj, my w ogóle założyliśmy sobie jakby TNT, Bałtyk, te Pomorze. Założyliśmy sobie, że w dzisiejszej rozmowie, że porozmawiamy sobie o handlu w tym XV, powiedzmy XVI wieku. Oczywiście będziesz pewnie odwoływał się też do wcześniejszego czasu, ale mam taką prośbę, czy mógłbyś jakby też naszym widzom zdefiniować tego, jak ten handel bałtycki wyglądał w tym okresie późnego średniowiecza i to, czy to przypominało takie ramy, jak dzisiaj mamy, wolnorynkowej, działalności gospodarczej, czy jednak był on inaczej zdefiniowany, bardziej jakby powiedzieć podlegał strukturom prawnym, ograniczeniom?
No, jeśli mówimy o handlu późno-średniowiecznym, czyli w tym okresie no, XIV, XV, początku XVI wieku, to on oczywiście nie przypominał sytuacji dzisiejszej i pod względem skali czy wolności, choć zdarzają się takie porównania, istnieją prace, teksty naukowe próbujące porównywać dzisiejszą Unię Europejską z Hanzą, która, jak pewnie większość słuchaczy wie, organizowała, czy była pewną strukturą, w ramach której prowadzony był ten handel bałtycki w tym okresie. I Hanza oczywiście była zjawiskiem dynamicznym, jak wszystkie fenomeny historyczne, no, trwające tak długo, bo to kilka wieków, no, początki Hanzy to jest wiek XII, o upadku Hanzy mówi się w wieku XVII, chociaż no, od XVI wieku rozpoczął się już taki schyłkowy okres. Także Hanza również na przestrzeni tych kilku wieków ewoluowała. Pierwszy okres to stowarzyszenia kupców, którzy próbując czy prowadząc wymianę handlową pomiędzy wschodem, tutaj w tym przypadku głównie Rusią, Nowogrodem, a Europą Zachodnią poprzez Lubekę, czy miasta holenderskie, zawierali takie stowarzyszenia określane właśnie mianem Hanzy. Czyli jakby w tym pierwszym okresie możemy mówić, że tych Hanz było więcej niż jedna. Wraz z postępującym rozwojem handlu wskutek tak zwanej rewolucji komercyjnej, co nastąpiło gdzieś końcu XIII, początku XIV wieku, zmieniła się struktura handlu, to znaczy kupcy przeszli od handlu towarami luksusowymi do handlu towarami, jakim były na przykład futra eksportowane z Rusi, przeszli do handlu tańszymi, ale masowymi towarami. Równolegle wykształciły się, rozwinęły się też miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku, jak wiemy od no, w pierwszej połowie XIII wieku zakładane są miasta takie jak Elbląg, Królewiec, Gdańsk, i wówczas kupcy z tych miast także włączyli się w ten handel. Na zachodzie rosło zapotrzebowanie na towary masowe, głównie zboże, drewno i inne towary leśne, jak popiół czy smoła, ale także futra, wosk, a rozwijające się demograficznie południowe pobrzeże Bałtyku stanowiło doskonały teren zbytu towarów rzemieślniczych, jak sukno głównie, ale też ryby produkowanych w Europie Zachodniej. I wówczas kupcy, przechodząc od handlu towarami luksusowymi do handlu towarami masowymi, zmienili także sposób prowadzenia tego handlu. Kupiec z osoby, która podróżowała z towarem, stał się kupcem osiadłym, to znaczy kupiec prowadził swoją wymianę, pracując w kantorze w jednym konkretnym mieście, nie podróżował z towarami, a wymianę prowadził za pośrednictwem korespondencji i współpracujących z nim posłańców, szyprów. Pozwoliło to też w znaczny sposób rozszerzyć skalę tej wymiany. Jeden kupiec mógł jednocześnie prowadzić kilka transakcji, a w przypadku podróżowania tylko jedną. Słuchaj, a ja cię wyjdę słowo, bo z jednej strony mówisz o tej komercjalizacji handlu, o tym jakby zmianie roli kupców z trybu tego podróżuję, mam jeden towar, do trybu takiego siedzę w miejscu, prowadzę operacje przy pomocy różnego rodzaju dokumentacji i ktoś inny za mnie, jakby to powiedzieć, wozi ten towar. Z drugiej strony jakby wiesz, mi się Hanza zawsze kojarzy z jakimiś tam przepisami handlowymi, czym można było handlować, czym nie można było handlować, kwestiami ceł, pobierania pieniędzy. Jak w ogóle to wyglądało od tej strony? Czy no, Hanza swoją rozwój i znaczenie
opierała właśnie na zdobywanych przywilejach. Początkowo ci organizujący się kupcy zdobywali przywileje na konkretnych trasach u konkretnych władców. Później wraz właśnie z komercjalizacją i wykształceniem się gmin miejskich, silnych, w których kupcy przejęli władzę też, bo pamiętajmy, że w XIV-wiecznych miastach na południowym wybrzeżu Bałtyku, tych dużych miastach oczywiście, które miały znaczenie w handlu dalekosiężnym, kupcy stanowili w zasadzie, znaczy generalnie rządzili tymi miastami, tak? Władze miejskie składały się z kupców dalekosiężnych. I wówczas to te rady reprezentowały tych kupców. Ale co ważne, oczywiście podstawą sukcesu gospodarczego Hanzy były przywileje i tutaj w tym celu właśnie zawiązywano te stowarzyszenia, niezależnie już od tego, czy było to stowarzyszenie kupców, czy później przywileje te uzyskiwały konkretne miasta i wszyscy kupcy z danego miasta mogli z tych przywilejów korzystać. Bez wątpienia handel był reglamentowany tymi przywilejami. Hanzeaci bardzo, czy kupcy hanzeatyccy bardzo restrykcyjnie bronili tych przywilejów. Jeżeli któryś z władców czy krajów podejmował działania, które mogły tym przywilejom zagrozić, hanzeaci podejmowali działania, aby temu zapobiec. Najczęściej były to blokady handlowe, mając rozległe przywileje, udawało im się monopolizować niektóre kierunki handlu, czy handel poszczególnymi towarami, to mogło w przypadku blokady takiego handlu mogło i udawało się niejednokrotnie skutecznie egzekwować przywrócenie przywilejów. No i jeżeli ta droga nie przynosiła skutku, dopiero jakby w ostateczności po uzyskaniu zgody wszystkich zainteresowanych miast podejmowali Hanza, czy Hanzaci, miasta hanzeatyckie podejmowały działania na polu militarnym, ale to już była pewna ostateczność. Posłuchaj, wiesz co, powiedziałeś o tym rozwoju miast w basenie południowym, jak Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Rewel pewnie też w to wchodzi. Słuchaj, jaka była pozycja tych miast, bo to są jakby miasta, które dołączają w którymś momencie do Hanzy w porównaniu z tymi starymi miastami hanzatyckimi, takie jak Lubeka. I jak daleko chociażby, jeżeli chodzi o tereny Rzeczpospolitej, sięgała Hanza? Dzisiejszej Polski byśmy tak bardziej precyzyjnie powiedzieli. To znaczy, jeśli chodzi o znaczenie miast pruskich, one w pierwszym okresie, zaraz po lokacji, czyli w pierwszej połowie, do początku XIII wieku, nie było aż tak duże. Południowe wybrzeże Bałtyku, to nasze, nazwijmy, polskie wybrzeże Bałtyku, czyli właśnie Elbląg, Gdańsk, Królewiec, te miasta leżały na uboczu tego głównego szlaku hanzeatyckiego, który prowadził właśnie z Lubeki w kierunku Nowogrodu przez Gotlandię. I wówczas no, udział kupców z Prus w handlu hanzeatyckim był niewielki. Ograniczał się on w zasadzie do basenu Morza Bałtyckiego, to znaczy większość kontaktów, jakie znamy, poświadczone są w źródłach, to były kontakty z kupcami lubeckimi i kontakty w obrębie Morza Bałtyckiego. W tym pierwszym okresie, do początków XIV wieku, raczej nie możemy mówić tu jeszcze o handlu takim, znaczy był to oczywiście handel dalekosiężny, jednak nie na taką skalę jak ten handel hanzeatycki w drugiej połowie XIV wieku i w wieku XV. Oczywiście nawet w tym okresie drugiej połowie XIII wieku mamy poświadczone, to prawda, nieliczne kontakty wychodzące poza obszar Morza Bałtyckiego, jednak przeważają kontakty w obrębie Bałtyku, głównie z Lubeką. Tutaj Lubeczanie w tym okresie odgrywali bardzo dużą rolę w kontaktach handlowych kupców pruskich. A jeśli chodzi o tą drugą część pytania, czyli jak głęboko, jeśli chodzi o ziemie polskie, sięgały
sięgały kontakty kupców hanzeatyckich, czyli jak głęboko ta Hanza związana była z ziemiami polskimi, to oczywiście zależy od okresu, o którym mówimy, ale koncentrując się na późnym średniowieczu, o którym mieliśmy rozmawiać, czyli w wieku XIV i XV, początku wieku XVI, wówczas, ale już w okresie wcześniejszym, duże znaczenie odgrywał Toruń jako ośrodek pośrednictwa, pośredniczący w handlu miedzią importowaną z Węgier. Kontakty właśnie poprzez Toruń z Hanzą miał Wrocław, czy też Kraków, zresztą tą drogą, jak się przypuszcza, właśnie przez Wrocław, czy też Kraków, w związku z handlem miedzią w Toruniu znalazła się rodzina Mikołaja Kopernika. Przepraszam, ja zanim ten, bo znowu zapomniałem standardowej jednej rzeczy. Jeżeli Państwo będziecie mieli w trakcie spotkania jakieś pytanie do naszego gościa, zawsze możecie je w komentarzach napisać, na pewno już na koniec naszego spotkania ja je postaram się zadać, jeżeli starczy nam czasu. Dobra. Wracając jednak do tego, mówiłeś o tym, trochę wspomniałeś o tym, o tej miedzi, która jakby tam powiedzieć też istotną rolę odgrywała, jeżeli chodzi o pozycję Torunia w handlu hanzeateckim. Bo słuchaj, ja mam takie pytanie, to jeżeli będziemy, bo wiesz, jeżeli mówimy o tym terenie Bałtyku i handlu, czy to powiedzmy w okresie późnego średniowiecza, czy XVI, XVII wieku, to głównie myślimy o zbożu. Ja mam takie pytanie właśnie związane z handlem. Co eksportowano, a co importowano, jeżeli chodzi o te miasta hanzeatyckie i jak wyglądał ten handel towarami w basenie Morza Bałtyckiego? Oczywiście bez wątpienia, jeśli myślimy o handlu bałtyckim, pierwszym towarem, który przychodzi na myśl, jest zboże. Mamy przed oczyma te statki wyładowane zbożem i myślę o tym, że Rzeczpospolita ówczesna już w XVI wieku, bo tu o tym głównie okresie raczej myślimy, była spichlerzem Europy Zachodniej. Rzeczywiście przez pewien okres w końcu XVI wieku zboże odgrywało ogromną rolę i w początku wieku XVII zboże odgrywało ogromną rolę w eksporcie gdańskim. A pamiętać należy, że od końca XV wieku, ale już w okresie wcześniejszym Gdańsk dominował handel morski Rzeczpospolitej, czy tego zlewiska Wisły i dalej. Także no w końcu XV wieku Gdańsk, handel morski Gdańska obejmował około 90% całego handlu morskiego Rzeczpospolitej, co rzeczywiście obrazuje tą skalę tej dominacji. Ale jeśli chodzi o okres wcześniejszy, oczywiście zboże odgrywało dużą rolę już od momentu w handlu bałtyckim, w eksporcie ze strefy bałtyckiej, z rejonu Morza Bałtyckiego, a szczególnie tutaj z Prus. Oczywiście zboże odgrywało znaczącą rolę już w tym wcześniejszym okresie. W eksporcie zboża możemy mówić już gdzieś w drugiej połowie XIII wieku. I ta wartość i rola zboża w eksporcie utrzymywała się w zasadzie do początków, czy do połowy XVI wieku na zbliżonym poziomie. Oczywiście były tu pewne wahania, jednak znaczy i wahania i tendencja wzrostowa, choć nieznaczna w okresie wieku XV. Dopiero właśnie zmiana warunków i w Rzeczpospolitej, ale także rosnące zapotrzebowanie na zboże w Europie Zachodniej spowodowało znaczny wzrost ilości eksportowanego zboża, a co za tym idzie, znaczy najpierw wzrosło zapotrzebowanie i ceny, a wówczas ilość eksportowanego zboża w drugiej połowie wieku XVI. Ale poza zbożem oczywiście eksportowano także inne towary. Wśród najważniejszych niewątpliwie można wskazać drewno i tak zwane towary leśne, wśród których znalazłby się popiół, smoła, ale także wosk na przykład. I jeśli chodzi o eksport tych towarów, one także odgrywały bardzo dużą rolę
wymianie handlowej Gdańska. Gdańszczanie bardzo intensywnie penetrowali, nawiązywali szerokie kontakty na zapleczu tak zwanym gospodarczym, że to zaplecze gospodarcze było bardzo szerokie. Tutaj mówimy o obszarze Mazowsza, Rusi Czerwonej nawet. Także to zboże, to drewno i towary leśne eksportowane przez Gdańsk musiały do Gdańska dotrzeć. Najprostszą drogą, aby te towary dotarły, była oczywiście droga wodna, czyli Wisła i wszystkie jej dopływy. Stąd też właśnie duża rola Mazowsza, Podlasia. W początku XV wieku, w pierwszej połowie XV wieku mamy całą masę kontaktów poświadczonych, źródłowo kontaktów, kontraktów handlowych na dostawy drewna do Gdańska. Właśnie zawieranych z mieszkańcami Mazowsza, Podlasia. Kolejnym towarem niezwykle ważnym w wymianie handlowej i eksporcie tutaj ze strefy bałtyckiej był wosk, oczywiście w średniowieczu niezwykle ważny z kilku powodów. Po pierwsze jako materiał służący produkcji świec, ale także często wykorzystywany przy opłatach czynszu, no, całą masę możliwości wykorzystania, i strefa bałtycka była jednym z głównych eksporterów tego towaru. Bez wątpienia ważnym towarem, ale już importowanym do Torunia, do Gdańska, ale i całej strefy bałtyckiej, ale i Torunia zresztą, bo to nie tylko, nawet często eksportowanym dalej, były śledzie. I jeśli chodzi o śledzie i w ogóle ryby, pamiętać trzeba, że okres średniowiecza był, życie wówczas regulowane było zasadami narzuconymi czy przyjętymi przez mieszkańców, przez Kościół katolicki, i liczba dni postnych wynosiła około 1/3 roku. Ludzie wówczas pościli, w związku z tym ryby, szczególnie śledzie, pełniły bardzo, bardzo ważną rolę. Więc w pierwszym okresie śledzie importowano do około lat 60., 70. XV wieku. Śledzie do Gdańska przypływały ze Skanii, gdzie już wiek wcześniej, czyli w drugiej połowie XIV wieku, miasta pruskie, jak i inne miasta hanzetyckie, miały swoje łowiska, gdzie śledzie te łowiono. W okolicach Skanii znajdowały się duże skupiska tych ryb i można je tam było stosunkowo łatwo łowić. I śledzie te importowano do Gdańska. Wcześniej wywożono z Gdańska sól lubecką, o soli za chwilę jeszcze, czy lüneburską z Lüneburga, o soli jeszcze za chwilę powiem. Posłuchaj, ja ci wejdę słowo, bo to, co mnie tak na chwilę jakby zastanowiło, to czy jakby ten, jakby nie było własnego połowu śledzi, jeżeli chodzi, że Gdańsk musiał importować te śledzie. Bo wiesz, dzisiaj nam się wydaje, że te śledzie fakt, że już są w mniejszej roli, jakby w mniejszej skali chyba też poławiane, bo jakby to jest problem chyba współczesnego polskiego rybołówstwa, no ale jakby wiesz, no Gdańsk położony chociaż bliskiego sąsiedztwa morzem, czy też jak niektórzy mówią po prostu nad morzem, czy jakby nie był w stanie zaspokoić tego rynku własnym sumptem? No ze źródeł dotyczących handlu tego bałtyckiego, czy tej wymiany zewnętrznej, wynika, że nie, no importowano do Gdańska duże ilości śledzi. A jeżeli chodzi o inne ryby, to jakie na przykład pojawiają się? Dorsz. No i też zdarzają się też ryby słodkowodne, ale to raczej jako towar eksportowy. Okej. Także tutaj pomiędzy Skanią a
a Gdańskiem prowadzono taką jakby dwustronną wymianę, czyli z Gdańska eksportowano sól, którą wykorzystywano przy obróbce i konserwacji tych śledzi i następnie importowano śledzie. Zmiana zaszła, ona zachodziła stopniowo, ale wyraźnie jest widoczna już w drugiej połowie XV wieku w związku z zanikiem, być może wskutek przełowienia tych ławic śledzi wokół Skanii. Holendrzy, którzy już przez cały wiek XV uzyskiwali coraz większe znaczenie w handlu gdańskim i sukcesywnie rósł odsetek, czy rosło znaczenie śledzi importowanych przez szyplów holenderskich. W drugiej połowie, w latach 80., 90. XV wieku niemal zanikają te śledzie skanińskie i do Gdańska sprowadzono już w większości śledzie poławiane na Morzu Północnym przez Holendrów, którzy do konserwacji tych śledzi wykorzystywali sprowadzaną też i przez nich do Gdańska sól już z wybrzeży Portugalii czy Francji. Okej, czyli mamy jakby to powiedzieć, że z jednej strony mamy import ryb, czy jeszcze jakieś towary, jeżeli chodzi o import, nam się pojawiają, jeżeli chodzi chociażby o sferę towarów luksusowych, co tam się... Czy tak jak mówiliśmy na początku, ten handel hanzeatycki dalekosiężny w późnym średniowieczu opierał się raczej na towarach masowych i takiej wymianie pomiędzy wschodem a zachodem towarów nieprzetworzonych z jednej strony, czyli właśnie te ziarno, drewno i towary leśne, sprowadzano raczej, czy importowano do Gdańska raczej towary rzemieślnicze. Główną rolę odgrywało sukno bez wątpienia. Dalej właśnie sól. Sól początkowo duże znaczenie miała sól wydobywana w okolicach Lüneburga, miasta w sąsiedztwie Lubeki. I tutaj Lubeczanie przejęli kontrolę nad handlem tą solą lüneburską i była ona bardzo dobrej jakości, stosunkowo droga. No jednak w tym pierwszym okresie dominowała ta sól lüneburska, rosnące znaczenie i rosnący wpływ Holendrów na ten handel bałtycki spowodował, że na znaczeniu zyskiwała sól właśnie z Portugalii czy z południowej Francji, tańsza od lubeckiej, właśnie będąca pewnym towarem masowym. Co jeszcze importowano? Chmiel na przykład, który eksportowano dalej. To też może jeszcze za chwilę powiem o roli takiej pewnej funkcji takiej centralnej Gdańska w tym handlu bałtyckim, który pełnił rolę pośrednika pomiędzy zachodem Europy a mniejszymi czy mniej znaczącymi ośrodkami handlu na południowym wybrzeżu Bałtyku. A jeszcze o towarach. Wśród towarów, które importowano, na pewno wino bardzo często się pojawia, no i towary takie jak korzenie, cytrusy zdarzają się, to są już mniejsze ilości, oliwa. Okej, słuchaj, jeżeli chodzi o ten handel, z drugiej strony, wiesz, jakby mówimy o Gdańsku jako prężnym ośrodku handlowym, czy nawet, wiesz, nam może to dzisiaj trudno sobie wyobrazić, ale też o Elblągu czy Toruniu, jako prężnych ośrodkach wymiany handlowej, a jak wyglądała ta kwestia tego zaplecza gospodarczego, no bo jednak skądś ten surowiec, który eksportowano, trzeba było pozyskiwać, no i skąd jakby przykładowo Gdańsk brał ten surowiec, jak wyglądały te zaplecze? No, tu już dwa słowa powiedziałem o tym zapleczu w przypadku, mówiąc o eksporcie drewna. Mhm. Podobnie wyglądało to w przypadku pozostałych towarów. Jeśli chodzi o zaplecze, no jakby rozrastało się wraz z rosnącym znaczeniem, z jednej strony rosnącym znaczeniem Gdańska jako ośrodka handlowego, z drugiej strony też i rosnącym zapotrzebowaniem na te towary.
z jednej strony, a z drugim też możliwościami pozyskiwania tego towaru w tym bliższym zapleczu. Początkowo takie bezpośrednie zaplecze jeszcze w XIV wieku zaplecze miast pruskich, zresztą Gdańsk i Elbląg rywalizowały o to zaplecze. Spór ten wygrał, jak wiemy, Gdańsk. No, to były Prusy, ziemia chełmińska, Pomorze, Kujawy. No i oczywiście Mazowsze, jeśli chodzi o drewno, później także ziarno. W ciągu XV wieku to zaplecze się poszerza. W pierwszej połowie XV wieku już widzimy kontakty kupców gdańskich na Podlasiu. Wraz z utworzeniem kantoru hanseatyckiego w Kownie, w którym gdańszczanie odgrywali bardzo znaczącą rolę w początku XV wieku, w obręb tego zaplecza gospodarczego Gdańska włączona została Litwa i ziemie litewskie. I z kolei o ten obszar kupcy gdańscy rywalizowali z kupcami z Królewca. I tutaj też mamy poświadczone choćby w korespondencji Rady Miasta Gdańska z Radą, czy Radami Miast Królewieckich, bo to były trzy miasta, tą rywalizację i często skargi na kupców gdańskich, którzy próbowali gdzieś w to zaplecze w to zaplecze wchodzić na obszary, które kupcy królewieccy uznawali jakby za ich obszar i zaplecze powiązane z ich miastem. Oczywiście już w tym wcześniejszym okresie to zaplecze sięgało znacznie dalej. No tak jak mówiliśmy, Toruń eksportował miedź chociażby pozyskiwaną na Słowacji, ówczesnych Węgrzech, ale geograficznie na Słowacji. No, słuchaj, a ja mam też takie pytanie, jeżeli chodzi o to najbliższe sąsiedztwo Gdańska. Mówimy chociażby o tym zapleczu gospodarczym z Żuław. Jaką rolę w tym systemie, jeżeli chodzi o tego zaplecza gospodarczego, odgrywały Żuławy? Ja wiem, że ten temat jest chyba jeszcze stosunkowo słabo zbadany i ciągle jakby tam ta rola gospodarcza Żuław gdzieś tam chyba głównie funkcjonuje w tej literaturze XIX-wiecznej jeszcze pruskiej, ale to jakby osadnictwo jest o wiele lepiej zbadane, kwestia chociażby młynów, o ile pamiętam, profesor Kubicki się tym zajmował, a jak wygląda ta kwestia gospodarcza, tego zaplecza gospodarczego Żuław? Żuławy, no powiedzieliśmy, może tu uporządkując jeszcze, powiedzieliśmy o tym zapleczu gospodarczym handlu dalekosiężnego, ale miasto, aby funkcjonować, potrzebowało także bliższego zaplecza i to zaplecze zapewniało tak zwane patrimonium miejskie, czyli teren, nad którym władze, no bezpośrednio w pewnej mierze sprawowały władze miejskie. To oczywiście z czasem uzyskiwały tutaj kolejne przywileje i sądowe odnośnie mieszkańców patrimonium, jakby już nie wchodząc w szczegóły, więc i to wielkość tego patrimonium, czyli bezpośredniego zaplecza gospodarczego miasta, które służyło bezpośrednio mieszkańcom miasta, wszystkim mieszkańcom miasta, nie tylko kupcom dalekosiężnym. Była oczywiście różna, zależała od, jeśli chodzi o Prusy, zależała od tego, w jakim okresie miasto było lokowane, czyli te miasta lokowane wcześniej, jak Elbląg. Elbląg miał bardzo duże patrimonium, ponad 1000 słanów chełmińskich. Gdańsk nieco mniejsze. Te miasta lokowane później miały te patrimonia mniejsze. I na tym obszarze oczywiście władze miejskie lokowały wsie, z których pobierały czynsze. Na tym obszarze znajdowały się łąki, na tym obszarze znajdowały się lasy, z których mieszkańcy miasta mogli pozyskiwać drewno na bezpośredni swój użytek, czy na bezpośrednie potrzeby. Czyli ten obszar jakby nie wchodził w tutaj
ten handel dalekosiężny, a służył raczej bezpośrednio mieszkańcom miasta i myślę, że rolę gospodarczą żuław, przynajmniej w okresie późnego średniowiecza, raczej w tych kategoriach należałoby rozpatrywać. No, część tego obszaru patrimonium Elbląga po powiększeniu go w 1457 roku sięgało prawie Nowego Dworu Gdańskiego, więc na tym obszarze były te wsie miejskie, Rada Miasta miała jeden ze swoich dworów, dwór, w którym, który też utrzymywała i w którym odbywały się różne wydarzenia związane z życiem Rady jako władz miejskich. I myślę, że tutaj no, w tych kategoriach należałoby rozpatrywać w okresie późnego średniowiecza znaczenie gospodarcze żyła. Wejdę ci w słowo, że rozumiem, że jeżeli chodzi o te późne średniowiecze, to przede wszystkim żuławy, zarówno te elbląskie, jak i gdańskie, przede wszystkim odgrywają zaplecze takiego rynku wewnętrznego. Jakby spełniają funkcję zapotrzebowania dla samych miast, takich jak Gdański i Elbląg. Tak, znaczy ja nie znam tutaj, nie znam informacji, które wskazywałyby na eksport dużych ilości, czy jakby taką rynkową produkcję, mam na myśli ten rynek zewnętrzny na żuławach. W tym okresie przypuszczalnie zmieniło się to później wraz z osadnictwem holenderskim i przystosowaniem tych ziem, terenów żuław, do produkcji uprawy ziarna. Także. Okej, słuchaj, wiesz co, bo jakby rozmawiamy o handlu, rozmawiamy o tych trzech wielkich miastach, Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Zastanawiam się, na ile ta pozycja gospodarcza wpływała na pozycję ich, jakby to powiedzieć, w świecie polityki, zarówno jeżeli chodzi o czasy krzyżackie, jak i o czasy już późniejsze, po wojnie trzynastoletniej, kiedy jakby wszystkie te trzy miasta znajdują się w granicach korony polskiej. No, oczywiście, znaczy, jeśli chodzi o miasta w władztwie zakonu krzyżackiego w Prusach, no, możemy tutaj wyróżnić takie dwie zasadnicze kategorie, czyli małe miasta i tak zwane wielkie miasta pruskie, no, na które, których było kilka. Oczywiście Stare Miasto Elbląg, Stare Miasto Toruń, Chełmno, Królewiec, Stare Miasto Braniewo i Główne Miasto Gdańsk. Mam nadzieję, że żadnego z nich nie pominąłem. I te miasta oczywiście odgrywały, no, odgrywały rolę polityczną, miały pewne znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie władztwa. Przedstawiciele wielkich miast brali udział w zjazdach stanowych, więc do okresu wojny, Wielkiej Wojny, a więc tej wojny 1409-1411, małe miasta w zasadzie nie odgrywały, czy nie miały żadnego znaczenia politycznego. Po Wielkiej Wojnie wraz z osłabieniem się władz krzyżackich, także małe miasta pruskie zaczęły zyskiwać pewną rolę w tym obszarze, zresztą zakon też starał się wykorzystywać i antagonizować tutaj w pewnej mierze relacje pomiędzy małymi i wielkimi miastami, na przykład pomiędzy nowym miastem, starym i nowym miastem w Toruniu. Ale oczywiście wyraźna zmiana, jeśli chodzi o rolę i znaczenie miast pruskich, a to szczególnie Gdańska oczywiście, który uzyskał największe przywileje, zaszła wraz z zakończeniem wojny trzynastoletniej. Uzyskane wówczas prawo bicia monety, a szczególnie zwolnienia celne pozwoliły miastu rozwinąć bardzo
szeroki handel. Co ważne, bo pytałeś się o to, jakby, czy to znaczenie gospodarcze przekładało się na to znaczenie polityczne, także tu ewidentnie widać, że za potęgą ekonomiczną, znaczeniem ekonomicznym szło też znaczenie polityczne. Przepraszam, bo mi od razu przychodzi na myśl jedna sytuacja, wiesz, z końcówki XVI wieku, kiedy Gdańsk jest w stanie się postawić Stefanowi Batoremu. Król wyrusza z armią i nie do końca mu wychodzi to oblężenie miasta tak, jakby chciał. Więc wiesz, logicznie myśląc, no ta pozycja i ekonomiczna musiała jednak wpływać decydująco. Zresztą kwestia chociaż już po 1569, kiedy wiesz, jakby ta autonomia pruska zostaje zlikwidowana, to jednak Gdańsk nie do końca to chce zaakceptować, tą jakby cofnięcie tej swojej autonomii i jakby w wielu przypadkach daje pstryczek zarówno urzędnikom królewskim, jak i samej koronie, więc jakby to było pytanie, które wiesz, w średniowieczu skąd się wzięła ta fenomenalna pozycja, bo też jakby, przepraszam, że wyjdę tak bardzo mocno do przodu, bo wiesz, jakby kolejne pytanie, które mi się nasuwa, kiedy ten Gdańsk staje się tym miastem numer jeden, bo jakby w tym średniowieczu dla mnie wyobrażeniem, że tym miastem numer jeden przez bardzo długi czas jest Toruń, później jest Elbląg, a dopiero potem jest Gdańsk, a potem jakby ta kolejność się zmienia. Tak, tutaj bez wątpienia kolejność i znaczenie miast pruskich zmieniało się, no szczególnie w XIV i początku XV wieku. Gdzieś do okresu wojny trzynastoletniej w zasadzie sytuacja była już jasna i bez wątpienia Gdańsk już w połowie XV wieku był miastem najważniejszym, jeśli chodzi o handel pruski, ten dalekosiężny. W tym pierwszym okresie Gdańsk oczywiście znajdował się jeszcze poza władztwem zakonu krzyżackiego do 1308-1309 roku. Najważniejszym portem i punktem takim handlowym tej wymiany dalekosiężnej był Elbląg i kupcy elbląscy, czy handel elbląski dalekosiężny przeżywał okres takiej prosperity w drugiej połowie, czy w połowie i początku tej drugiej połowy wieku XIV, lata 60., 70., czy do lat 70. XIV wieku, to okres wyraźnej dominacji jeszcze Elbląga i potem dużego znaczenia. To taki szczytowy moment, to gdzieś pewnie lata 60. XIV wieku. Wówczas Toruń też cały czas był miastem bardzo znaczącym, choć kupcy toruńscy i elbląscy nie rywalizowali ze sobą aż tak mocno, bowiem skupieni byli na różnych obszarach. Elblążanie eksportowali drewno i ziarno z obszaru Prus, Mazowsza. Kupcy toruńscy skupieni byli jeszcze na handlu miedzią i kontaktach ze Śląskiem, na przykład Wrocławiem, w związku z czym tutaj tej rywalizacji nie było. Gdańsk po zniszczeniu przez krzyżaków w początku wieku XIV, już w latach 30., czyli po 20 latach w zasadzie, stosunkowo krótkim okresie, już widzimy, że w mieście funkcjonowała nieliczna, a jednak grupa dysponująca znacznymi kapitałami. To wyraźnie widać w analizach właśnie rynku kredytowego w tym mieście. Księga z lat 30. XIV wieku pokazuje, że już wówczas istniała w Gdańsku grupa ludzi, która dysponowała znacznym kapitałem, który mogła inwestować właśnie na tym rynku. I od tego momentu Gdańsk sukcesywnie zdobywa coraz większe znaczenie. Bez wątpienia eliminuje także kolejno rywali. Pierwsze konflikty z Elblągiem zaczęły się już w latach 40. XIV wieku. Wówczas jeszcze próbowano, elblążanie, kupcy elbląscy nalegali na władze zakonne, aby tą sytuację uregulować. Mamy kolejne zarządzenia władz zakonnych, które regulują jakby strefy
wpływu, można by powiedzieć, tych poszczególnych miast, dzieląc to zaplecze pomiędzy dwa rywalizujące ośrodki, no jednak takie administracyjne próby regulowania tej sytuacji no, nie skończyły się dobrze, przynajmniej dla Elbląga. Nie udało się tutaj na tym polu Gdańska pokonać. Kolejnym rywalem Elbląg, Gdańska był Toruń. Kupcy gdańscy, to widzimy też na przykładzie rynku kredytowego wyraźnie, kiedy w połowie i w drugiej połowie wieku XV Torunianie, kupcy toruńscy są coraz bardziej zadłużeni, często zadłużeni są właśnie wobec kupców z Gdańska. Dochodziło nawet do licytacji domów należących do kupców toruńskich i spłacania tych długów w ten sposób. Zresztą nie było to zjawisko wyjątkowe, to znaczy przejmowanie zaplecza i eliminowanie słabszych miast czy innych miast, wykluczanie konkurentów z handlu dalekosiężnego nie było żadnym wyjątkiem w ówczesnym tym systemie gospodarczym. Podobne zjawiska występowały dalej na zachód. Analogiczną rywalizację w końcu wieku XIV widzimy w przypadku Stralsundu i Greifswaldu. Podobnie Hamburg starał się przejmować i monopolizować wymianę i kontakty z zapleczem. Więc to nie było to zjawisko wyjątkowe. Próbując odpowiedzieć na pytanie, to znaczy kiedy Gdańsk uzyskał tą dominującą rolę, myślę, że no w połowie wieku XV już wyraźnie widać dominację Gdańska. Ona już jest, jak mówię, to był proces trwający no kilkadziesięcioleci. W połowie XV wieku widać już wyraźną dominację Gdańska. Przywileje uzyskane w związku z udziałem miasta, głównie finansowym, w wojnie trzynastoletniej, tylko przypieczętowały tutaj sprawę i wówczas już Gdańsk stał się no, monopolistą, jeśli chodzi o handel bałtycki. I kontakty z tym zapleczem polskim, powiedzmy, tak zwanym. Okej, słuchaj, wiesz co, bo jakby zmierzając powoli też trochę jakby do finiszując, zaczyna mi się nasuwać takich kilka pytań. Po pierwsze, jakby wiesz, my tworzymy pewnego rodzaju obraz handlu bałtyckiego jako pewnego rodzaju wielkiego, ogromnego handlu, tego takiego niezwykle ważnego w skali europejskiej. Jak w rzeczywistości, jeżeli zestawiłbyś ten handel chociażby z handlem śródziemnomorskim, jak to wyglądało? No, oczywiście handel bałtycki był no, bardzo znaczący, jeśli chodzi o obszar, którego dotyczył. Tak? No, okay. Musimy pamiętać, że mówimy o no, peryferiach ówczesnej Europy. Centrum kulturalne, gospodarcze Europy znajdowało się gdzieś w basenie Morza Śródziemnego. No, Włochy, tak? Ten obszar północne Włochy, to gdzieś to centrum i no, porównanie handlu bałtyckiego i wymiany prowadzonej przez to kupiectwo hanzeatyckie w tym obszarze z handlem prowadzonym w basenie Morza Śródziemnego, z tym handlem lewantyńskim, wschodnim. No oczywiście tutaj handel w basenie Morza Śródziemnego był na znacznie większą skalę i o znacznie większej wartości. Ja próbowałem tutaj znaleźć pewne dane liczbowe w drugiej połowie XIV wieku. To są oczywiście szacunki, ale
Szacuje się, że handel w basenie morza, właśnie handel lewantyński, wschodni, był, wolumen, wartość tego handlu była około 6-7-krotnie większa niż wymiany w obrębie Morza Bałtyckiego, tej wymiany z Zachodem. Mhm. Więc tutaj no, skala jest znacznie, znacznie większa. Oczywiście no, Hanzeaci też no, te strefy stykały się ze sobą. Hanzeaci mieli kontakty z kupcami włoskimi, chociażby na obszarze Niderlandów czy w Brugi, szczególnie gdzie kupcy z tej strefy śródziemnomorskiej docierali i następowała też wymiana tam właśnie, między innymi kupcy hanzatycy kupowali właśnie wino, oliwę czy ryż. Czyli jakby to powiedzieć, jeżeli mielibyśmy porównać skalę, oczywiście jakby w skali takiej mikroregionalnej, no to jest niezwykle istotny handel, ale jeżeli w skali europejskiej, to jest zdecydowanie skromniejszy, jeżeli byśmy go zestawili z handlem śródziemnomorskim, tak? No bez wątpienia, tak jak mówię, no, okay. W połowie XIV wieku to szacunki mówią, że wolumen handlu śródziemnomorskiego był 6-7-krotnie większy niż handlu bałtyckiego, także tutaj no... Dobra, posłuchaj, jakby, bo widzę, że jest całkiem sporo pytań też i oczywiście moglibyśmy jeszcze rozmawiać o tym handlu bałtyckim bardzo długo na pewno z tobą. Ja mam teraz jakby ten czas na pytania od widzów, którzy nas oglądają. Oczywiście jeszcze ciągle państwo możecie zadawać pytania. Pani Ania pyta się, dlaczego popiół był eksportowany na tak dużą skalę? Popiół był ważnym towarem w produkcji sukna. Sukno z produkcji sukna, czy to w Niderlandach, czy w Anglii, wykorzystywano popiół w procesie produkcyjnym. W związku z tym, że ta skala tej produkcji była bardzo, bardzo duża, także też było duże zapotrzebowanie na popiół. Okej, okay, dobra. Słuchaj, pan Marcin pyta się, czy w handlu hanzatyckim obecne były towary egzotyczne. Czy jakoś jakby to powiedzieć, na to odpowiedziałeś, bo tam jest też dalsza część pytania, czy Hanza była pośrednikiem w handlu przyprawami, na przykład pieprzem i na ile odkrycie Nowego Świata wpłynęło na strukturę handlu Hanzy w XVI wieku? Tak, no jeśli chodzi o pośrednictwo tymi towarami egzotycznymi, no to one pojawiają się i właśnie na niedużą skalę, to nie są duże ilości w tym handlu i są zmiankowane w źródłach celnych właśnie jako towary importowane, jak mówiłem, przyprawy, owoce, rodzynki bardzo często, także te towary były importowane, tak nie na dużą skalę. Mhm. I kwestia odkryć geograficznych i zmiany tej struktury w handlu hanzeatyckim, tutaj wydaje mi się, że największym, jeśli chodzi o wpływ, można by mówić o rosnącym zapotrzebowaniu na towary leśne, szczególnie drewno, i w związku z rosnącą produkcją czy okrętową, czy z tym przemysłem, czy protoprzemysłem stoczniowym wówczas wraz, że to już jest okres nieco późniejszy, ale po załamaniu się eksportu, ziarna, dziś w około połowy wieku XVII, w eksporcie gdańskim ogromną rolę odgrywały produkty leśne. Głównie drewno, ale też popioły, potaż, o którym pisałeś, zapowiadając nasze spotkanie. To może powiem też od razu, bo on właśnie wiązał się
Nadal z produkcją sukienniczą głównie. Jeśli chodzi o okres późnego średniowiecza, to bardzo niewiele, są dwie wzmianki o eksport, dotyczące eksportu potażu. Wówczas to był jeszcze jednak dominująca rola popiołu. W drugiej połowie wieku XVI i w wieku XVII i później coraz większą rolę odgrywa potaż i wajdasz, czyli potaż był towarem droższym, wajdasz tańszym. Te towary zyskują na znaczeniu, ale dopiero w wieku XVII. Dzisiaj to słowo, czy mógłbyś w razie czego wyjaśnić, bo na pewno nie wszyscy wiedzą, czym był ten potaż i czym był ten wajdasz. To i potaż, i wajdasz to są produkty powstałe w wyniku obróbki popiołu. Ługowanie popiołu powodowało powstanie takiej krystalicznej masy. Pozbywano się zanieczyszczeń z tego popiołu i otrzymywano gotowy towar, który wykorzystywano nadal w tym produkcji sukienniczej, ale nie tylko, także w produkcji prochu, czy saletry wykorzystywanej później przy produkcji prochu i całej gamie innych produktów. Słuchaj, a to jeżeli już jesteśmy jakby, bo wiesz, jakby te odkrycie tych nowych rynków, nowego świata na pewno jakby rewolucjonizuje handel europejski. A jakby, co jest tą przyczyną, dlaczego ta Hanza jednak upada w tym, bo od XVI wieku tak na dobrą sprawę jej znaczenie spada, w XVII wieku całkowicie znika. To co jest tą przyczyną? No tutaj obecnie badacze są zasadniczo zgodni co do przyczyn upadku tej upadku roli i znaczenia Hanzy. I tutaj można wskazać jedną z rzeczy, o której już wspomniałem, a więc rosnące znaczenie, rosnący udział Holendrów w tym handlu, w wymianie bałtyckiej, którzy od drugiej połowy XV wieku rosło znaczenie Holendrów. W końcu XV wieku szyprowie holenderscy już niemalże dominują ten handel, czy wymianę pomiędzy wschodem a zachodem Europy, stąd też rosnące znaczenie Gdańska, bo tutaj właśnie w Gdańsku, znaczy, w Gdańsku koncentrowało się właśnie kontakty szyprów i kupców niderlandzkich. To jedna przyczyna. Bez wątpienia istotne czy duże znaczenie miały też rosnące w siłę ówczesne państwa, to znaczy kupiectwo hanzeatyckie, czy Hanza opierała się na niezależnych od władzy terytorialnej miastach, w których władzę sprawowali kupcy. Rosnące znaczenie królestw i wsparcie konkurentów Hanzy, jak Holendrów czy Anglików, ze strony władz państwowych powodowało ograniczanie przywilejów tych hanzeatyckich. Przepraszam, kot. Rosnące znaczenie właśnie władców terytorialnych powodowało dwa zagadnienia można by wskazać jako główne przyczyny tej słabnącej siły Hanzy. No, niewątpliwie tutaj rolę też odgrywały pewne różnice interesów czy pomiędzy poszczególnymi częściami czy kwartałami Hanzy. Miasta pruskie jak Gdańsk miały niekiedy sprzeczne interesy w stosunku do tego, co proponowała na przykład Lubeka. I tutaj to też pewną rolę odgrywało. Słuchaj, pani Jonna zwraca uwagę, że to Kraków był miastem miedzi. To chyba jest ad vocem tego Torunia i jego handlu miedzią. Czy ty jesteś w stanie się jakoś do tego ustosunkować, jakby to zestawić? To znaczy, no kupcy toruńscy pośredniczyli po prostu w tym handlu.
To bez wątpienia i eksportowali miedź, która docierała do Torunia. Tutaj kupcy krakowscy też odgrywali rolę. No, były te kontakty pomiędzy właśnie Krakowem, Wrocławiem. Także wydaje mi się, że to się jakoś nie wyklucza tutaj też rola Torunia. Dobra, słuchaj, teraz jest pytanie od pani Władysławy. Jak wyglądała flota polska na tle holenderskiej czy niemieckiej? Ja tutaj rozumiem, że niemieckie, tutaj chodzi raczej o te miasta hanzeatyckie znajdujące się na terenie Rzeszy w tym okresie późnego średniowiecza. To jest dobre pytanie w ogóle, jak wyglądała polska flota w ogóle? Znaczy ja tutaj nie czuję się specjalistą, jeśli chodzi o flotę. No jeśli chodzi o te statki handlowe, kupieckie, to tutaj ciężko mówić o polskiej flocie handlowej. Oczywiście duże znaczenie, jeśli chodzi o pośrednictwo, tak jak powiedziałem, dużą rolę odgrywali Holendrzy i szyprowie holenderscy. Gdańsk produkował, w Gdańsku powstawały statki, które sprzedawano Holendrom czy szyprom holenderskim. To zresztą też było pewną przyczyną, jedną z przyczyn konfliktów właśnie na linii Gdańsk-Lubek, ale więc no, kupcy gdańscy oczywiście brali udział w tym handlu i w XVI wieku z całą pewnością jeszcze nie ograniczali się tylko do sprzedaży ziarna w Gdańsku czy pośrednictwa pomiędzy szlachtą, która sprzedawała magnaterią, która już wówczas w XVI wieku to zboże sprzedawała, do pośrednictwa pomiędzy właśnie dostawcami tego ziarna a szyprami holenderskimi. Kupcy gdańscy też dostarczali na pewno jeszcze w drugiej połowie wieku XVI ziarno bezpośrednio do Amsterdamu, ale większość tych statków, które po Bałtyku pływały, pływała pod banderami holenderskimi. Okej, okay, a jeżeli byśmy mieli porównać, bo jakby, wiesz, ja mam wrażenie, że tutaj chodziło o tą flotę polską, jakby bardziej chyba o charakterze państwowym. Ja rozumiem, że tutaj, wiesz, te miasta, takie jak Gdańsk, Toruń czy Elbląg, bardziej chyba Gdańsk nawet, posiadały jakąś własną flotę, co nie? I tutaj jakby były, tak, te statki handlowe, no były jakby własnością miasta, a nie tyle co... I pytanie, miały charakter miejski czy państwowy, bo to mi jest bardzo trudno, wiesz, jakby chyba nie możemy mówić w tamtym okresie o takim, nie możemy tak pojmować państwa, jak my dzisiaj je pojmujemy. To z całą pewnością nie. Jeśli chodzi o własność statków, to one należały do kupców. Okej, okay. Dobra, posłuchaj. Pytanie jest, jaka liczba tych statków należała do kupców gdańskich? Tutaj dość trudno to szacować. W pierwszej połowie XVI wieku mamy takie źródło, księgę celną z 1530 roku i z tego co pamiętam, no to ten odsetek statków gdańskich, jak szacował Johannes Schildhauer, który tą księgę analizował, to on tam sięgał 20 paru, może 30%. I to były te statki gdańskie, z tym, że no to jest jeszcze stosunkowo wczesny okres, jak rozumiem, wobec tego, o co tutaj pani pytała, bo mówimy o roku 1530. Teraz pytanie toruńskie, ja ci powiem, od pani Alicji. Teraz wśród znalezisk archeologicznych wielkich miast pruskich jest wiele przedmiotów, na przykład kamionka Jakob Kane, romery szklane, które są ściśle związane z materialną kulturą hanzeatycką. Jak określa to literatura niemiecka? Jak wyglądał transport i handel tymi przedmiotami po ich przybyciu na statkach? Jak były zamawiane? Czy źródła gdańskie coś na ten temat wspominają? Jeśli tak, jak je opisują? Czy wspominają coś o ceramice? To pytanie bardzo szczegółowe. Przyznam się, że no, w źródłach, które ja analizuję, czyli głównie księgi celne, księgi sądowe gdańskie, sądu ławniczego, czy korespondencja, czy księgi kupieckie, w zasadzie nie znalazłem informacji o imporcie naczyń.
Rozumiem, że nie chodzi tutaj o naczynia takie służące transportowi dużych ilości tego towaru, tylko takie naczynia stołowe, tak, jak rozumiem. Ja chyba też tak to jakby to rozumiem, jeżeli chodzi o tą kwestię. Tu będzie mi ciężko odpowiedzieć. No, nie znalazłem zmianek mówiących o imporcie naczyń. Mhm. Posłuchaj, ostatnie Dom Kopernika napisał tak, nie wiem do czego się to odnosi, ale chyba tak, chodzi o to. O naczynia szklane. Znaczy, była teraz, też na pewno produkcja miejscowa i tutaj może te znaczy myślę, że tutaj archeolodzy są, znaczy to wiem, na pewno archeolodzy są w stanie doskonale określać warsztaty, w których te naczynia powstawały, a przynajmniej regiony, z których pochodzą, także nie wiem, czy tutaj może chodzić o produkcję lokalną, ale no, jak mówię, no, nie znalazłem źródeł wskazujących na import naczyń. No, pytanie też, z którego to, o jakim okresie mówimy, bo oczywiście no, ten handel hanzeatycki, no, można powiedzieć, że trwał przynajmniej do połowy XVII wieku. W drugiej połowie XVII wieku mówimy o takim symbolicznym końcu Hanzy. Także no, w okresie, w którym się zajmowałem, w późnym średniowieczu, takich wzmianek nie znalazłem, nie spotkałem. Odpowiedź od Alicji. Przepraszam, że tak już powiem, bo chyba wiesz, o kogo chodzi. Tak, tak, oczywiście. Koleżanka z seminarium, także. Że naczynia sprowadzone były oczywiście z Nadrenii, chodziło o ich transport. No to jakby odpowiedziałeś, że tam nie znalazłeś jakby w źródłach. Dobrze, teraz pytanie od pana Patryka, czy to był, czy popiół, który jakby to powiedzieć eksportowano, pochodził z węgla drzewnego? To znaczy, to były dwa różne produkty, powiedziałbym nawet. Oczywiście, znaczy, musimy pamiętać, że węgiel drzewny był jednym z podstawowych takich surowców energetycznych w średniowieczu. Nie mieliśmy wówczas jeszcze węgla kamiennego. Gdzieś pierwsze wzmianki, które mi się udało znaleźć, to w badaniach już dotyczących handlu, późniejszego handlu Gdańska w epoce nowożytnej, to gdzieś tam w XVIII wieku pojawiają się jakieś transporty węgla kamiennego do Gdańska, więc węgiel drzewny pełnił niesamowicie ważną rolę w funkcjonowaniu miast ówczesnych. Węgiel drzewny i popiół to były dwa różne produkty, ale oczywiście ten popiół powstawał w wyniku spalania drewna. Okej. Okay. Widzę, że jakby tam pytania nam się skończyły. Większość z Państwa dziękuję Ci też również za wykład. Słuchaj, ja również bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas, za bardzo merytoryczny wykład i miłą rozmowę. Ja od razu powiem Państwu, że kolejna kafejka odbędzie się w maju. Jeszcze jest jedno pytanie od Pani Zuzanny, właśnie mi wyskoczyło. Czy potrafi Pan wskazać jakieś źródła dotyczące przewozu pasażerskiego na Bałtyku? Czy jest taki udokumentowany, czy tylko możemy mówić o kupcach podróżujących ze swoim towarem, jeżeli chodzi o ten okres późnego średniowiecza? To znaczy, w późnym średniowieczu kupcy już, tak jak mówiłem, z tym towarem raczej nie podróżowali. Te podróże udawał się raczej szyper z załogą statku i towarami należącymi do kupców, ale sam kupiec jakby rezydował w mieście w swoim kantorze. Ale nie znam wzmianek dotyczących, jak rozumiem, chodzi o taki transport osobowy na większą skalę, to takich zmianek nie znalazłem. Oczywiście ci kupcy też od czasu do czasu podróżowali, no to bez wątpienia, czy to w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli tym handlem, czy też w związku z jakimiś sprawami rodzinnymi, bo oczywiście oni byli dość mocno powiązani rodzinnie w basenie Morza
Bałtyckiego i nie tylko. Także w związku z tym mogły być te podróże, ale też w związku z najrozmaitszymi, w związku z różnymi działaniami podejmowanymi na zlecenie władz miejskich, czy to reprezentowanie miasta na zjazdach hanseatyckich, czy jakieś inne działania dyplomatyczne. Także oczywiście takie podróże podejmowano, czy też podróże w związku z życiem religijnym, pielgrzymkowe, ale no nie znalazłem wzmianek o funkcjonowaniu jakiegoś takiego transportu ludzi w większej skali, czy na konkretnych kierunkach, liniach, to takich wzmianek nie znam. Ja mam wrażenie, że ten transport taki pasażerski, on ma chyba troszkę późniejszą metrykę niżeli te średniowiecze. Ciągle, wiesz, jakby to też mi przychodzi do głowy, w jaki sposób przybywając chociażby na Żuławy Menonici podróżowali, czy przybywali na skatkach, czy jednak podróżowali drogą lądową, która wydaje mi się jakby w tamtym czasie, jeżeli chodzi o tą podróż przez Rzeszę, nie należała do najbezpieczniejszych. Jednak wbrew pozorom ten statek wydawał się bardziej bezpieczniejszy, tylko wiesz, jakby też nigdy nie zastanawiałem się, jak ten transport mógł wyglądać. Nie wiem, czy ty spotkałeś się z czymś takim, czy... Nie znalazłem żadnych zmianek, które by tutaj w jakikolwiek sposób o tym mówiły. No te źródła, które mamy dotyczące handlu średniowiecznego i tej żeglugi, no, są stosunkowo skąpe. No, mamy informacje, no z każdym wiekiem oczywiście jest tego więcej, ale najczęściej mamy informacje o tym, że dany... Że taki a taki statki wpływały bądź wypływały z miasta z konkretnym ładunkiem. Te źródła też powstawały w konkretnym celu. Musimy o tym pamiętać, że większość tych źródeł, którymi my dysponujemy i na podstawie których analizujemy, badamy właśnie tą wymianę handlową prowadzoną w obrębie Bałtyku i pomiędzy Bałtykiem czy Strefą Bałtycką a Europą Zachodnią, powstawały w związku z działaniami fiskalnymi władz miejskich czy to Hanzy, bo pierwsze cła, z których mamy wykazy zachowane, wykazy celne, które są zachowane, wykazy cła funtowego związane były z aktywnością fiskalną samej Hanzy, a zebrane w ten sposób środki miały być przeznaczone na działalność właśnie militarną. Później te cła nakładane były przez władze miejskie, czy też władze zwierzchnią. W związku z tym tutaj, jeśli nie było czego jakby opodatkować, to też być może nie odnotowywano takich transportów. Nie mówię, że nie ma takich źródeł, bo ja po prostu takich źródeł nie znam. Okej, super. W takim razie, Czarek, bardzo ci dziękuję. My jeszcze pewnie zostaniemy na chwilę już, jak się rozłączymy. Ja dziękuję również Państwu za to, że byliście z nami obecni. Tak jak powiedziałem, w maju spotykamy się na kolejnym wykładzie troszkę szybciej, bo w połowie maja, co wynika jakby z czasu, którym dysponuje nasz kolejny gość, ale kto nim będzie, o czym będziemy rozmawiać, jakby zapowiemy też z początkiem maja. Jedna taka, uchylę tylko niewielkiego rąbku tajemnicy, że będziemy jakby rozmawiać również o tematach, które nas obecnie dotyczą w tym trudnym czasie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję wszystkim obecnym i do zobaczenia w maju. Ja jeśli mogę, to też chciałbym serdecznie podziękować zarówno organizatorom za zaproszenie, jak i wszystkim Państwu, którzy zechcieli posłuchać tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że nie uznają Państwo tego czasu za stracony. Dziękuję serdecznie. O, wiesz co, jeszcze dostałem jedno pytanie, więc chyba jeszcze nie skończymy, ale od razu podkreślam, że to jest ostatnie pytanie pana Wojciecha. Jaki procent statków, towarów nie docierał do nadawcy ze względu na pogodę albo ze względu na piratów? Czy jakby są na ten temat prowadzone badania, wiesz?
To jest bardzo trudne pytanie. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć tak szczegółowo co do procentów. No na pewno zdarzało się, że statki nie docierały. Różna też była intensywność tych zjawisk, które powodowały, że statki mogły nie dotrzeć. Obok oczywiście pogody, jak tutaj pan słusznie zauważył, pewną rolę mogły odgrywać działania piratów i jeśli o to chodzi, Hanza podejmowała dosyć, Hanza jako całość, czyli miasta hanzeatyckie de facto, wspólnie też i w jednym takim spektakularnym przypadku wspólnie z zakonem krzyżackim podjęły działania przeciwko tak zwanym braciom witalijskim i w końcu XIV wieku zlikwidowano to zagrożenie, ale przez pewien okres rzeczywiście piraci stanowili duży problem na Bałtyku, ograniczali częściowo tą wymianę. Mamy źródła, wiele źródeł wskazuje na to, że sami kupcy często w związku z rozmaitymi konfliktami pomiędzy na przykład kupcami pruskimi a holenderskimi czy angielskimi, sami kupcy często przejmowali te towary jakby tej strony przeciwnej, czy też działające na zlecenie czy to władz miejskich, czy Hanzy, czy władców terytorialnych, załogi kaperskie przejmowały towary. I po zakończeniu tych działań militarnych często prowadzono próby odzyskania straconego towaru, tudzież jakby rekompensaty finansowej i takie listy strat kupców pruskich czy gdańskich zachowały się chociażby w korespondencji z Anglią. Ale no nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to był odsetek. No dobrze, nie widzę pytań. Trzeci raz się żegnamy. W takim razie, proszę Państwa, już trzeci raz. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję za Państwa zaangażowanie dzisiaj i do zobaczenia w maju. Dziękuję.